Pani minister, a właśnie tutaj znowuż kolejne pytanie mi zadają, że może by zapytać panią minister o problem bramek na autostradach. Bo pani minister Bieńkowska, wicepremier, zapowiadała, że pani minister Wasiak rozwiąże ten problem. Nie można tych winiet po prostu wprowadzić i mieć święty spokój, a nie kombinować? Winiety to też nie będzie święty spokój. My mamy dosyć skomplikowany system prawny na naszej sieci autostrad z tego powodu, że zaczęliśmy te autostrady budować w systemie publiczno-prywatnym i mamy 4 odcinki prywatne, jako prywatne przedsięwzięcia, gdzie jest umowa i gdzie my nie możemy ingerować jako państwo w sposób zbierania opłat, wysokość tych opłat, ponieważ umowa obowiązuje i dopóki obowiązuje, to powinna być szanowana. Tudzież mamy drugą część jakby tej sieci, która jest zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg i Budowy Autostrad tam to jest budowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w związku z tym ma inny w ogóle standing finansowy i jakby inne uzasadnienie pobierania opłat. I my teraz musimy to scalić. Więc problem pobierania opłat jest zupełnie nieproporcjonalnie dużym problemem w stosunku do tego, czy na konkretnym odcinku są bramki. Te bramki ostatniego lata to są akurat na odcinku koncesjonowanym, na odcinku A1 tam w stronę nad morze. I tam możemy tylko negocjować, czy prosić koncesjonariusza, żeby rozważył inny sposób pobierania opłat, jeżeli uważamy, że ten dotychczasowy powoduje korki, no bo to chodzi o uciążliwość. Zresztą koncesjonariusz jest otwarty na to, natomiast przejście na elektroniczny oznacza co? Ryzyko szczelności systemu, no bo najszczelniejsze są bramki i też to są dodatkowe koszty, bo owszem, nie ma bramek, ale trzeba zbudować system kontroli i egzekwowania opłat. Czyli na razie będą bramki. Na ten rok bramki będą i tu muszę powiedzieć, po prostu nie będę owijała w bawełnę, natomiast rozmawiamy o usprawnieniu tego, że po prostu, żeby one nie były przeszkodą, natomiast teraz już przystąpiliśmy do pracy, żeby stworzyć system docelowo poboru elektronicznego opłat.